Wśród badaczy brakuje zgody co do tego, w jakim stopniu zmiany klimatu przyczyniły się do kryzysu, a następnie upadku starożytnego Cesarstwa Rzymskiego. Dostępne dane nie pozostawiają jednak wątpliwości w kwestii zasadniczej. Taki związek istniał i na pewno nie był pozbawiony znaczenia. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim, czy starożytny Rzym upadł na skutek zmian klimatu? Odcinek powstał na podstawie mojej najnowszej książki pod tytułem Średniowiecze w liczbach. Możecie ją zamówić w przedsprzedaży. Więcej informacji na końcu materiału. Ocenia się, że epoka największej świetności i stabilności antycznego Cesarstwa Rzymskiego zbiegła się z optimum klimatycznym, a więc czasami, gdy średnie temperatury, przynajmniej w świecie śródziemnomorskim i w Europie, były względnie wysokie, opady deszczu obfite, a kataklizmy pogodowe rzadkie. Sprzyjające warunki trwały przynajmniej do przełomu III i IV wieku naszej ery. Dane z kolejnych lat zdradzają już stopniowy przyrost lodowców w Alpach, spadek opadów i mnożenie się klęsk głodu, wywołanych słabymi plonami. Proces nie był jednostajny i nieprzerwany, ale na dłuższą metę w rzymskich prowincjach coraz trudniej było o wyżywienie mieszkańców miast. Kurczyły się też dochody właścicieli ziemskich, pustoszały skarbce państwowe. Nowe badania sugerują jednak, że dla losów cesarstwa nawet ważniejsze od zaburzeń wewnętrznych był kryzys klimatyczny postępujący setki czy wręcz tysiące kilometrów od limesu. Z analiz przyrostu słojów drzew wyłania się obraz szczególnie dotkliwej anomalii pogodowej, jaka zapanowała w środkowej Azji. Jak piszą Kyle Harper i Michael McCormick w pracy Reconstructing the Roman Climate, około roku 338 na azjatyckich stepach zaczęła się jedna z najgorszych susz w przeciągu dwóch mileniów. Katastrofalne warunki utrzymywały się nawet nie przez lata, ale całe dekady. Specjaliści sugerują, że właśnie ten apokaliptyczny nieurodzaj, cytuję, stanowił kluczowy bodziec skłaniający federację pasterzy określanych mianem Hunów do migracji na zachód. Napór koczowników uruchomił lawinę zdarzeń. Doprowadził do przesunięć populacji nazywanych Wielką Wędrówką Ludów i zburzył porządek na granicach cesarstwa. Zachodnia część imperium ugięła się wreszcie pod naporem sąsiadów oraz intruzów. Ostrogotów, Wizygotów, Wandali. Kryzys klimatyczny nie oszczędził zresztą i Cesarstwa Wschodniego, ze stolicą w Konstantynopolu. W latach 536, 540 i 547 doszło do trudnych do zlokalizowania, ale niewątpliwie potężnych eksplozji wulkanicznych, które wypełniły powietrze pyłem, ograniczyły nasłonecznienie i pogłębiły klęskę nieurodzaju. Ślady po nich wykrywa się w toku odwiertów, prowadzonych pod ziemią lub w głębokich warstwach lodowców. Dzięki analizie specyficznych właściwości izotopu berylu, odkładającego się w lodzie, udało się poza tym ustalić, że od około 400 roku zauważalnie spadła aktywność Słońca. Według zespołu naukowców ze Szwajcarii pozostawała ona poniżej normy mniej więcej do roku 700, co także przyczyniło się do spadku temperatur. Wielu specjalistów pisze o zimnym okresie mrocznych wieków, Dark Ages Cold Period, inni o małej epoce lodowcowej schyłkowego antyku. Podjęte ostatnio zestawienie i podsumowanie łącznie 114 różnych badań na ten temat pozwoliło stwierdzić, że w świetle naukowego konsensusu początek średniowiecza wiązał się w Europie z wyraźnym oziębieniem. Nie brakuje nawet głosów, że właśnie kryzys klimatyczny zdeterminował to, czym było średniowiecze. Wyznaczył charakter nowej epoki. Same warunki wymuszały bowiem małą urbanizację i odejście od koncentracji władzy w gęsto zaludnionych i trudnych do wyżywienia skupiskach. Całą wczesno-średniowieczną anomalię klimatyczną datuje się w przybliżeniu na lata 450-800.
Część dostępnych danych pozwala sądzić, że szczególnie dotkliwe okazały się jej początek i koniec. Z długofalowej rekonstrukcji zmian klimatu, opracowanej przez Bo Christiansena i Fredrika Lundqvista, wynika, że najzimniejszym rokiem całej epoki średniowiecza był 536. Wówczas na półkuli północnej średnie temperatury były aż o 2,14 stopnia niższe niż wynosiła średnia z przełomu XIX i XX wieku. Był to jeden z wielu czynników, które ogromnie utrudniły albo wprost ukróciły ambitny projekt odbudowy cesarstwa, podjęty przez Justyniana Wielkiego. W modelu przygotowanym przez wspomnianych badaczy ze Skandynawii, na drugim miejscu wśród najchłodniejszych lat znalazł się z kolei rok 804, gdy było o 1,77 stopnia zimniej w stosunku do średniej. Ogółem na przełomie VIII i IX wieku odchylenie od normy wynosiło więcej niż 1 stopień Celsjusza. Sądzi się, że tak poważne załamanie klimatu musiało pogłębić chaos, w jakim pogrążyło się Imperium Franków po śmierci Karola Wielkiego i które narastał już za życia twórcy nowej europejskiej potęgi. Dodatkowe światło na tę kwestię zdaje się rzucać inny model, opracowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowe Pages 2K, powołane w celu rekonstrukcji klimatu w ostatnich 2000 lat. Zgodnie z podsumowaniem, które opublikowano w 2013 roku, klimat czasów karolińskich był szczególnie rozchwiany. Karol Wielki przejął władzę w latach krótkiego, ale wyraźnego skoku temperatur w Europie. Mniej więcej od 740 do 770 roku warunki na kontynencie były szczególnie sprzyjające. I to wówczas zaczęło rodzić się frankijskie imperium, które miało wyznaczyć ramy rozwoju europejskiej kultury oraz polityki na całe pokolenia. Jeszcze przez dwa wieki, przynajmniej regionalnie, powracały jednak intensywne zaburzenia pogodowe. Wróćmy jednak do pytania, od którego zaczęliśmy. Stwierdzenie, że zmiany klimatu pogrzebały Cesarstwo Rzymskie, byłoby zapewne zbyt dużym uproszczeniem. Proces rozkładu imperium postępował przez wieki i miał liczne źródła. Od systemowych, przez personalne, po czysto zewnętrzne. Załamanie warunków pogodowych nie zapoczątkowało kryzysu, ale niepomiernie go pogłębiło. Być może było też kluczowym czynnikiem, który powstrzymał wszelkie próby reformy. Ale z tak stanowczą, jednoznaczną tezą należy raczej poczekać na dalszy rozwój badań. Co najważniejsze, wpływ klimatu na dzieje Europy w żadnym razie nie skończył się wraz z mrocznymi, a przynajmniej zimnymi wiekami przed rokiem 1000. Później był on równie, a może nawet bardziej wyraźny. O tak zwanym średniowiecznym optimum klimatycznym, radykalnym ociepleniu, które zbiegło się z latami rozkwitu gospodarczego i kulturowego Europy, opowiadam w mojej nowej książce pod tytułem Średniowiecze w liczbach. Na jej kartach dowiecie się, czy w średniowieczu było, jak twierdzą niektórzy, cieplej niż dzisiaj. Przeczytacie też na przykład o zapomnianej katastrofie ekologicznej tej epoki, o najczęstszych przyczynach zgonu w średniowieczu, albo, żeby przejść do weselszych tematów, chociażby o dawnym kalendarzu i sposobach mierzenia czasu. Książka trafiła już do przedsprzedaży, możecie zamówić ją na Empiku. Odnośnik znajduje się w opisie i w przypiętym komentarzu. I tylko zanim pójdziecie na zakupy, pamiętajcie, by polubić ten odcinek, o ile oczywiście wydał wam się wartościowy. Chętnie też poznam wasze zdanie. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o wpływie klimatu na upadek Rzymu i na późniejszą historię naszej części świata.